Dziś w planie wodospad Huk. Spigi jest tam około 17 km, bardzo wąskiej, ale w znacznej części pokrytej asfaltem drogi. Asfalt kończy się przy willi byłego prezydenta Ukrainy Juszczenki. Dalej droga bita, bardzo kiepska. Dlatego zostawiliśmy auto pod opieką prezydenta Juszczenki i dalej wędrujemy pieszo. Na pewno. Это последний. Да. А мы спустимся еще. Ну куда пошел? Как? Я ему не бороню, лише не по мені. А ми діти на той місці нас спасуть. Wracając z nad wodospadu, zatrzymaliśmy się przy Dmitrijewskiej cerkwi w Tatarowie, gdzie na okalającym ją murku umieszczone są zdjęcia bohaterów Majdanu z niebieskiej sotni.
przeszkadzać śpiącym. Tak. Deronę z grzybami, czyli placki ziemniaczane nadziewane grzybami. Po obiedzie idziemy na spacer do Rumuna. Gargamel będzie miał zdjęcie. Jak widać, chatinka Rumuna jest całkiem sporych rozmiarów, z basenem, a przy niej wiele aut z mołdawską rejestracją. W czasie odpoczynku po powrocie z wyprawy do Rumuna nagle zaczęło kapać sufitu. Na szczęście reakcja gospodarzy była natychmiastowa i przeniesiono nas do wolnego pokoju przy końcu korytarza. Tak kończy się nasz ostatni dzień pobytu w Tatarowie. Jutro wracamy do domu.